Witam wszystkich dzisiaj o przyczynach wybuchu wojny trojańskiej. O jabłku niezgody. Wszyscy wiemy, że wybuch wojny trojańskiej to porwanie Heleny przez Parysa. Ale z jakiego powodu, dlaczego on w ogóle ją porwał? Wszystko miało swój początek od wesela Peleusa z Tetydą. Na to wesele nie została zaproszona bogini Eris, czyli bogini niezgody, no to... Oczywiście, że nie zaprasza się kogoś, kto zacznie wprowadzać na naszej imprezie jakieś zamieszanie, jakąś niezgodę. Ta w zemście i tak przyszła na wesele i rzuciła pomiędzy boginie złote jabłko. Złote jabłko z napisem dla najpiękniejszej, dlatego jest to właśnie określane jako jabłko niezgody. Hera, Afrodyta i Atena się mocno pokłóciły o to jabłko. Wszystkie się uważały za najpiękniejsze istoty na świecie, więc do akcji musiał wkroczyć Zeus. No, żeby nie wybuchła z tego kolejna wojna pomiędzy bogami, bogini Eris, czyli bogini niezgody, naprawdę wyszedł ten numer. A Zeus, jak to Zeus, stwierdził, że należy zrobić konkurs, który wyłoni najpiękniejszą kobietę, boginie. Czyli taki konkurs piękności dla tych Czech, trzech bogini: Hery, Afrodyty i Ateny. A za sędzie wybrał Parysa, syna króla Troi-Priama. To właśnie Parys miał mm, powiedzieć, która z tych kobiet, ujmijmy to tak, jest najpiękniejsza, która będzie mogła to jabłko mm, z napisem dla najpiękniejszej sobie po prostu wziąć. Oczywiście wszystkie trzy. Nie liczyły na swój wygląd, tylko na swój wygląd, ale zaczęły obiecywać Parysowi to, co mogły najlepszego. I tak. Hera obiecała bogactwo. Niewyobrażone, potężne bogactwo, że Parys stanie się po prostu najbogatszy na świecie. Atena obiecała mu mądrość, że stanie się najmądrzejszy, najinteligentniejszy i będzie tym przewyższał wszystkich ludzi. Afrodyta obiecała mu najpiękniejszą kobietę za żonę. Nic dziwnego, że Paryz wybrał Afrodytę jako najpiękniejszą i to, co mu obiecała, czyli najpiękniejszą kobietę za żonę. Ale tu jest pewien zgrzyt, ponieważ Paryz wybierając Afrodytę, ponieważ ta mu dała, obiecała tą najpiękniejszą kobietę, niestety nie wspomniała mu, że tą kobietą jest Helena. Tylko, że Helena ma już męża, czyli króla Sparty Menelaosa. Więc pary sporywa Helena, ha, Helenę, przepraszam, i wybucha wojna trojańska. Menelaosa wcale nie obchodziło, że jakaś tam bogini obiecała jego żonę jakiemuś tam księciu za wygranie jakiegoś tam konkursu. Wkurzył się, no i dochodzi do wojny trojańskiej. No niestety, tak w mitologii greckiej zawsze kończyło się mieszanie bogów w życie ludzkie, że kończyło się niestety to wojną, walką i tego typu rzeczami. I w ten sposób doszło do wojny trojańskiej. I do tego doprowadziła bogini niezgody, czyli bogini Eris. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym żyć na swoje media społecznościowe ten materiał, czy też inne. Do usłyszenia ponownie.